Cześć widzowie! Asgard był jednym z najpotężniejszych królestw w kosmosie, na którego szczycie stał najsilniejszy z bogów Odyn. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, jakie skarby i przedmioty Odyn skrywał w Asgardzie. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Asgard założył Buri, ojciec Bora i dziadek Odyna, co mówi, że królestwo to istniało tysiąclecia, a z uwagi na to, że to siedziba bogów, to musi być tam mnóstwo potężnych artefaktów, które znajdowały się w skarbcu w królewskim pałacu Volaskjalf, a pierwszym przedmiotem jest szkatuła starożytnych zim gigantów. Szkatuła ta była reliktem i zarazem bronią należącą do lodowych olbrzymów, za której pomocą unicestwiali wrogie armie i podbijali inne planety, gdzie sama szkatuła jest w stanie wytwarzać i emitować nieskończony lodowy wiatr zdolny zamrozić całe krajobrazy i mogąc pogrążyć cały świat w lodzie, a trzeba dodać, że Laufey dawno temu wywołał epokę lodowcową na Ziemi, ale został pokonany przez Odyna. Szkatuła może wytwarzać zimno albo do zamrożenia planety, albo do zamrażania pojedynczych wrogów wiązką chłodu, zaś drugim artefaktem Odyna jest Tesseract, czyli kosmiczny kamień nieskończoności, z czego posiada on nieograniczoną moc i był używany przez wiele starożytnych cywilizacji zanim trafił do Asgardu, przy czym klejnot ten może otwierać tunele czasoprzestrzenne do dowolnej części wszechświata, zapewniając międzywymiarowe podróże. Asgard miał więc nieograniczone źródło energii, z którego Odyn nie korzystał nie wiadomo dlaczego, ale w Asgardzie przez chwilę znajdował się jeszcze drugi kamień nieskończoności, czyli Jeter, w którym był klejnot rzeczywistości, jednak z uwagi na to, że mieli Tesseract, Odyn oddał drugi kamień kolekcjonerowi, przy czym sam kamień został pozyskany w wyniku wygrania wojny z mrocznymi elfami przez Bora całe tysiące lat temu. Następnym przedmiotem jest Tuning Fork i chociaż nie wiemy jak działa, to w komiksach służy do przyzwania istoty znanej jako Luring Unknown, który był jednym z Lordów Strachu i był pozawymiarową istotą twierdzącą, że niszczył świat za światem nigdy nie zostając pokonanym i dopiero Odyn coś z nim zrobił, używając go do testowania młodych Asgardyjczyków najpewniej w testach psychicznych względem odwagi. Kolejny jest Wieczny Płomień, który był mistycznym, nieugaszonym ogniem, z którego przepotężny i ogromny ognisty demon Surtur czerpał moc, z czego Odyn zyskał ten ogień, ponieważ 5000 lat temu Wszechojciec toczył bitwę z Surturem, powstrzymując go przed zniszczeniem Asgardu, wyrzucając go do Muspelheimu i odbierając mu źródło mocy, które też mogło działać jako nieograniczone źródło energii, tak samo jak Tesseract. W skarbcu była także tablica życia i czasu, która miała wyrytą na sobie formułę do stworzenia serum zwanego jako formuła Lifetime, które miało za zadanie odmłodzić i uzdrowić użytkownika oraz dać mu możliwość osiągnięcia pełnego potencjału ewolucyjnego swojej rasy, co może tłumaczyć długowieczność i siłę Asgardyjczyków, a następnym artefaktem jest oko czarnoksiężnika i późniejsza korona Surtura. Oko czarnoksiężnika jest potężną, mistyczną bronią, która mogła użyć niezwykle silnego zaklęcia kontrolującego umysł, któremu bardzo niewielu może się oprzeć, gdzie nawet Odyn miałby z nią duży problem. Podsumowując, Odyn trzymał w skarbcu przedmioty o niezwykłej mocy i właściwościach, z których niestety nie korzystał, a być może dzięki nim mógłby nadal żyć i nie martwić się o starość czy złych bogów pokroju Gora. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!